Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dzisiaj spotkać na rozstrzygnięciu konkursu w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Kiedy ogłaszaliśmy w maju ten konkurs, to wydawało nam się, że 16 października będzie piękne rozstrzygnięcie już 16 października tego roku. Okazała się sytuacja epidemiczna inna, nie mogliśmy tego w tym czasie zrobić. No ale spotykamy się w grudniu, w okresie przedświątecznym, wprawdzie 2 miesiące później, ale w takich warunkach, jakich możemy się spotkać. Najpierw chciałbym bardzo serdecznie powitać również, podziękować Pani Burmistrz za to miejsce, za to zorganizowanie tej ekspozycji, ponieważ to też wielka, wielka sprawa, żeby to w takich warunkach, jakie są, przygotować dobrze. I tutaj Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, dyrektorowi, i pani Burmistrz Renacie Siempak bardzo serdecznie dziękuję. Święty Jan Paweł II, w którego tym roku jako Sejm uznał, że jest to rok świętego Jana Pawła II, w setną rocznicę jego urodzin, o nim możemy mówić bardzo dużo. My, którzy żyliśmy podczas jego pontyfikatu, wydawało nam się, że nigdy innego papieża nie ma i nie będzie. Jednak w 2005 roku, 2 kwietnia, odszedł od nas. Ale całą historię jego możemy wspominać bardzo, bardzo pięknie. Każdy ten z nas, przynajmniej z tych starszych, doskonale zna życiorys i wszystkie dzieła naszego świętego Jana Pawła II. Niektórzy mówią, że był to papież pielgrzym, bo przecież odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty. Był w miejscach, w których nigdy nie było papieża innego. Papież rodzin, bo bardzo rodzinę ukochał i dbał o rodzinę. Papież młodzieży. Wiele osób mówi, że też wszyscy zawdzięczamy mu tą naszą wolność, bo bez Jana Pawła II pewnie dzisiaj bylibyśmy w innej rzeczywistości. I też ten pomysł, żeby uczcić tego najwybitniejszego Polaka, Jana Pawła II, świętego, to właśnie zorganizowanie konkursu pod tytułem Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś. Ja pamiętam jego te pielgrzymki, w których w większości uczestniczyłem, jego większość słów, ale myślę, że dzisiaj też musimy te słowa przypominać. I wiele, bardzo się cieszę, że ponad ćwierć tysiąca osób, ponad 250 osób wzięło udział w tym konkursie, nie tylko z Podkarpacia, ale z całej Polski. Za co wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I patrząc na te prace młodych osób, bardzo dzieci przedszkolnych, szkolnych, ale i osób starszych, to naprawdę serce mocniej biło, kiedy czytaliśmy wspomnienia, kiedy czytaliśmy wiersze, piosenki, kiedy patrzyliśmy na te prace namalowane, ale również wykonane muzycznie czy multimedialnie, ale też ten test wiedzy, który był bardzo testem trudnym, a w tyle punktów osoby zdobyły. Chciałbym na początku podziękować pani marszałek Elżbiecie Witek, marszałek Sejmu RP, bo ten rok również jest przez Sejm uznany jako rokiem świętego Jana Pawła II, która wzięła honorowy patronat panu Tomaszowi Porębie, europosłowi, Władysławowi Ortylowi, marszałkowi województwa podkarpackiego, Ewie Leniart, wojewodzie podkarpackiej, Małgorzacie Rauch, podkarpackiemu kuratorowi oświaty, księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, księdzu prałatowi Zbigniewowi Krasowi, kapelanowi pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak również księdzu biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi. Wszystkim bardzo patronom honorowym dziękuję. Dziękuję również patronom medialnym TVP Rzeszów, Radio Maryja, Telewizja Trwam, RDN, Radio Rzeszów, Radio Leliwa, obecny tutaj wśród nas portal
Mielecki, hej Mielec, w cieniu Jupiterów, Korso, Nowiny, czyli wiersz, gość niedzielny, promocja. Ale też nie odbyłoby się to wszystko bez współudziału parafii tutaj mieleckich i księży, którzy tu promowali również ten konkurs. Ksiądz prałat Janusz Kłęczek z parafii Mateusza w Mielcu, ksiądz prałat Bogusław Połeć z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, ksiądz prałat Jan Tomczyk z parafii Świętego Wojciecha Wcześni, ksiądz Waldemar Ciosek z parafii Ducha Świętego w Mielcu, ksiądz prałat Janusz Paciorek z parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, ksiądz Jerzy Ptak z parafii Świętego Marka w Żochowie, ksiądz prałat Andrzej Rams z parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Ożelowie i ksiądz proboszcz Zbigniew Smołkowicz z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Woli Mieleckiej. Ale też podziękowania wielkie dla sponsorów, które właśnie przekazały bardzo piękne nagrody, że dzisiaj możemy rozstrzygać ten konkurs i dziękować za te prace, ale też są naprawdę atrakcyjne nagrody. I podziękowanie dla osób, które szczególnie, wszystkich, ale szczególnie dla pana premiera, wicepremiera Glińskiego Piotra, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, księdza Marcina Jerzyckiego, dyrektora Caritasu, przedsiębiorcę z Krakowa Andrzeja Koca, Grażynę Zagrobelną, dyrektor Lasów Państwowych z Krosna, Hubert Skubiczewski, podkarpacki prezes Ligi Ochrony Przyrody, Łucja Iwaniec, naczelnik Wszechlicy Sejmowej, Magdalena Sobina, dyrektor PROW w Urzędzie Marszałkowskim, pan marszałek Gortyl Władysław, Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Radosław Swół, który tu jest obecny, prezes firmy Euroeco, który ufundował 10 tabletów dla młodych osób, Waldemar Barnaś, dyrektor oddziału ARP w Mielcu, Dawid Uzar, też tu obecny, Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Tarnobrzegu, Kamila Piech, prezes zamku w Baranowie Sanomierskim, rodzina Joanna i Paweł Kocu, to prywatna rodzina, która też ufundowała nagrody, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Maciej Szlęzak, Dawid Jarosławski. No jeszcze tutaj pani Celinka mówiła, że Maurycy Melchior Macura, który również przyczynił się tutaj do jako sponsor. Bardzo, bardzo wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję za te nagrody, które będziemy mogli zaraz państwu wręczyć. Naprawdę wspaniałe prace. Gratuluję i dziękuję. Bardzo dziękuję pani burmistrz za to, że możemy tutaj dzisiaj być i za przygotowanie właśnie i za tą ekspozycję i panu Krzysztofowi Urbańskiemu również bardzo serdecznie dziękuję. I teraz panią burmistrz proszę o zabranie kilku słów. Panie pośle, pani Celino, panie prezesie, panie radny gminy Mielec, pan Zbigniew Wicherski jest z nami. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana Dawida Uzara, radnego gminy Padew Narodowa. Bardzo serdecznie witam media, witam moich współpracowników, a przede wszystkim państwa, rodziców, opiekunów, dzieci i młodzież, którzy w dniu dzisiejszym są tutaj na rozstrzygnięciu tego konkursu. Gratuluję serdecznie laureatom, wszystkim państwu wyróżnionym za to, że kultywujemy pamięć o naszym wybitnym Polaku, najwybitniejszym. Moje pokolenie wyrosło przy jego naukach. Miałam 10 lat, jak został papieżem. Jego nauka towarzyszy mi całe moje życie prywatne i zawodowe. Bardzo się cieszę, że w skromnych progach możemy państwa w Wrocławiu gościć. Życzę udanej soboty i takiego spełnienia, że mimo tego, że papież nas nie żyje, żyje wśród nas, naszych dzieci, a to jest najważniejsze. Dziękuję państwu. Podziękowania chciałem również złożyć dla parafii, przy współudziale których był realizowany konkurs. Parafia dla proboszcza parafii świętego Mateusza w Mielcu, dla księdza prałata Janusza Kłęczka, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, księdzu prałatowi Bogusławowi Połciowi, księdzu proboszczowi Janowi Tomczykowi
z parafii świętego Wojciecha, a wcześniej księdzu prałatowi Waldemarowi Cioskowi w parafii Ducha Świętego w Mielcu, księdzu prałatowi Januszowi Paciorkowi z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, księdzu Jerzemu Ptakowi, księdzu prałatowi Jerzemu Ptakowi z parafii świętego Marka w Rzechowie, księdzu prałatowi Andrzejowi Ramsowi z parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie i księdzu proboszczowi Zbigniewowi Smołkowiczowi z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej Woli Mieleckiej. Również podziękowanie chcemy za nagrody, które tutaj właśnie dzisiaj Państwo, żeście mogli, mogłem Państwu przekazać te nagrody. To pan premier, wicepremier Rady Ministrów, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Piotr Gliński, ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas, Andrzej Koc, przedsiębiorca z Krakowa, Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Hubert Skowiczewski, prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody, Lucja Iwaniec, naczelnik Wszechlicy Sejmowej, Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu PRO w Urzędzie Marszałkowskim, Mariusz Bednarz, prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, za obecny wśród nas tutaj Radosław Swu, prezes Euroeco. Dzięki niemu mamy, Państwo otrzymali, którzy dostali pierwsze miejsca lub drugie lub trzecie, tablety, które właśnie pan prezes wręczył. Waldemar Barnaś, dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Dawid Uzer, kierownik Wydziału Szkoleń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w WORD w Tarnobrzegu. Kamila Piech, prezes zarządu w Baranowie Sandomierskich. Małżeństwo Joanna i Paweł Kocoł. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Maciej Szlęk i Dawid Jarosławski, firma WDM. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękuję, bo te nagrody mogły tak wyglądać, jak wyglądają. Wspomniałem tutaj o pani Joannie Duszkiewicz, pani dyrektor Biura Europosła Tomasza Porendy, która bardzo dużo przyczyniła się do tego konkursu, ale i również Kamil Kagan, dyrektor mojego biura, który również bardzo dużo się przyczynił, i pani Celina Szymańska, która jest takim duchem tego konkursu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i proszę ją o głos. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że Zbyszek Wicherski też osobistą nagrodę ufundował, taki ładny portret Jana Pawła II. Także Zbyszku, dziękuję również. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, zanim zabiorę głos na podsumowanie, to chciałabym, żebyśmy popatrzyli, jak rozpoczynaliśmy. Zapraszam Państwa na krótki filmik z inauguracji naszego konkursu. Dzisiaj już 18 dzień miesiąca maja. Dzień wyjątkowo uroczysty. To właśnie dzisiaj mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Proszę nam
jak wokół globu tłum wytężał wzrok, by zobaczyć, jak całujesz ziemię z jego stron. Ten skryty roz zarobny mrok, jakby z ojca dzieci. Jest to rok św. Jana Pawła II, przez Parlament Polski ustanowiony przez Sejm i przez Senat, więc uznałem, że dobrą było inicjatywą właśnie podjąć taki konkurs wiedzy, ale również, żeby każdy mógł opisać jakieś swoje wspomnienie, ale też i co by chciał powiedzieć papieżowi dzisiaj. Właśnie taki tytuł, co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś. I konkurs kierowany jest do różnych kategorii? Do wszystkich kategorii wiekowych, od najmłodszych dzieci do najstarszych. I właśnie będą różne formy z tego względu. Będą formy i plastyczne, i muzyczne, i opisowe. I można będzie się nagrać na komórkę i opowiedzieć swoją historię. I co by chciał powiedzieć ktoś, młody człowiek, papieżowi, co by chciał usłyszeć od papieża. No chcemy tą, żeby to zostało, a szczególnie te wspomnienia osób, które pokolenia Jana Pawła II, które mają dużo do zawdzięczenia, ale też swoją historię związaną z Janem Pawłem II. Ona, jeżeli nie zostanie teraz pisana, to może całkowicie ucieknąć jej nie być. Bardzo miłe. Myślę, że właśnie te brawa należały się Ojcu Świętemu, że tym gestem podziękowaliśmy za wspaniałego człowieka, za człowieka, który uczył nas wiary,
który uczył nas miłości, który uczył nas życzliwości i dobroci, który, myślę, dla wszystkich jest autorytetem. Drogie dzieci, kochana młodzieży, szanowni państwo, rodzice, opiekunowie, to, że tu jesteście, to znaczy, że właśnie dla nas, tutaj obecnych, Jan Paweł II jest autorytetem, na którym chcemy budować nasze życie, na którym chcemy się wzorować, na jego życiu, na jego nauczaniu, aby wychowywać młode pokolenie Polaków. Polaków, którzy kochają Boga, wierzą w Boga, kochają swoją ojczyznę i są dobrymi ludźmi. Tytuł konkursu, na który przygotowywaliście pracę, co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś. Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem, który mówił do każdego, i do najmłodszych, i do najstarszych. Ale myślę, że to, co chciałby nam dzisiaj powiedzieć, to myślę, że chciałby nas pozdrowić po chrześcijańsku. Ja tutaj mam taką książkę, 100 wskazań dla Polaków. To takie krótkie fragmenty wyjęte z nauczania Ojca Świętego do nas, do Polaków. I takie kilka zdań chciałabym zaprezentować. Zdań z chrześcijańskiego pozdrowienia, bo kiedy przyjeżdżał do Polski, to pierwsze, co czynił, całował ziemię, a potem wszystkich pozdrawiał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego tak robił? Właśnie nam to wyjaśnia. Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano, bo próbuje się to robić. Świat jest pełen zagrożeń. Docierają one przez środki przekazu. Twórzcie kulturę, której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie, jak u dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. Kiedy umierał, to właśnie młodzi ludzie byli zgromadzeni na placu świętego Piotra. On już nie mógł nic do nich powiedzieć, ale oni przyszli do niego. I proszę państwa, to dzisiaj my przyszliśmy do niego. To właśnie tutaj jesteśmy i po wielu latach, po 15 latach od śmierci, znowu tworzymy wspólnotę. Wspólnotę, w której on jest. Jest obecny duchem, jest obecny w tych wszystkich przepięknych pracach, w tych wyśpiewanych piosenkach, w tych filmach nagranych, we wszystkim, co uczyniliśmy. A państwu, jako rodzicom, gratuluję z całego serca, że to jest właśnie ta droga, na której chcemy budować życie młodych pokoleń, uczyć patriotyzmu, uczyć miłości, uczyć wiary, bo to jest droga właściwa, droga, która prowadzi do celu. Jeszcze raz tutaj z własnej strony serdecznie dziękuję, że mogłam, jak tu zostało określone, być duchem tego konkursu. No, duchem pewnie jest Jan Paweł II, ale dla każdego, dla kogo jest ważny Jan Paweł II, to wielkie wyzwanie. Nie ukrywam, że starałam się bardzo, żeby ten konkurs był adresowany do jak najbardziej dużej liczby osób. I proszę państwa, i tak się stało. Wspaniałe świadectwa literackie, które złożyło nam pokolenie ludzi dojrzałych, dorosłych, starszych. I to, co tutaj za chwileczkę ci państwo młodzi, dzieci, młodzież odbiorą nagrody, to też jest świadectwo tego, że on jest wciąż żywy, on jest aktywny. I całym sercem dziękuję, panie pośle, że mogłam włożyć jakąś małą cegiełkę w tą wspaniałą inicjatywę. Jan Paweł II powinien nas łączyć ponad podziałami. To jest człowiek wielki, wielki święty, nasz rodak, z którego każdy z nas może być dumny. Dziękuję za współpracę pani Asi, dziękuję za współpracę panu Kamilowi, również Melchiorowi Macurze, który od strony informatycznej nam ten konkurs przygotowywał.
mojemu koledze Przemkowi. Pewno jeszcze tutaj pan poseł będzie również osoby wymieniał. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale również państwu, bo gdyby nie państwo, nie byłoby nas tu dzisiaj. Gdyby nie wasza jakaś no tutaj miłość i szacunek do Ojca Świętego, pewno ten konkurs nie byłby taki wspaniały i tak rozległy, bo uczestnicy to i Bielsk Podlaski, i Wrocław, i wiele innych miast i miejscowości z całej Polski. Serdecznie jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Ponad 4000 prac, które właśnie trafiły na ten konkurs. W większości to były prace plastyczne, ale były też literackie. I wzruszaliśmy się bardzo, bardzo mocno przy tych wszystkich pracach i przy niektórych nawet wzruszenia, że były łzy, jak czytaliśmy niektóre prace, na niektóre żeśmy patrzyli. I chciałem tutaj powiedzieć, że do oceny też poprosiłem moje dwie wnuczki, żeby popatrzyły na te prace. I starsza Basia, która ma już prawie 9 lat, po 2 godzinach miała łzy w oczach i mówi: dziadziu, nie potrafię. Wszystkie są tak piękne. Każde dziecko włożyło tyle pracy, tyle serca. Każda jest praca bardzo, bardzo ważna. I tak sobie pomyślałem, że jak ciężko jest wybrać tych, którzy są najlepszymi. I teraz dziecko zobaczyło z tej drugiej strony, że czasami nie jest tym, nie dostaje tego pierwszego miejsca, ale każda praca jest dla nas bardzo, bardzo ważna, bo wszyscy jesteście zwycięzcami. Bo wszyscy, którzy wzięliście udział w tym konkursie, już jesteście zwycięzcami, więc nagrody są. Jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo są takie zasady konkursu. Ale wszyscy jesteście zwycięzcami. Zwycięzcami jesteście wy, dzieci, wy, rodzice i opiekunowie. Naprawdę, bardzo z serca wszystkim dziękuję i gratuluję. Jeszcze tu chciałem pokazać, bo taką ikonę, 5 czy 6 ikon, napisała pani doktor neurolog Grażyna Kowalska z tutaj ze szpitala powiatowego w Mielcu, które podpisał ksiądz kardynał Dziwisz. I tutaj za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie o świętym Janie Pawle II, co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś, w roku świętego Jana Pawła II, kategoria plastyczna, otrzymuje Sylwia Krupińska. Drugie miejsce, Marian Pietruszka. Trzecie miejsce, Ewa Siembida. Trzecie miejsce również Danuta Wiący. Pan Danuta Wiący. Janina Jemioło. Za zajęcie drugiego miejsca Natalia Miga. Osoby są z całej Polski, więc mogły nie dojechać albo dojadą później. Wyróżnienie Tomasz Pycior.
brzmienie Alicja Król. Wyróżnienie forma literacka pani Danuta Wiącek. Także pani Danusia nie tylko w jednej konkurencji wzięła udział. I tutaj pani Danuta Maziarz za zajęcie pierwszego miejsca. Formie literackiej. Naprawdę tu wiele osób, jak czytało pani wspomnienie, to się popłakało naprawdę. Także gratuluję pani Danuta. A tu laptop, tablet taki od firmy Euroeco, także. Irena Tabor, wyróżnienie. Jakub Chryń, wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca. Pani jest, tak jak mówił pan Jerzy Cyprys, gratuluję, ponieważ pani jest opiekunką z Ochotniczego Kupca Pracy. Pani komendantka w imieniu swoich podopiecznych przyjechała. Wyróżnienie Paula Matraj. Za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje Weronika Pych. Za zajęcie drugiego miejsca otrzymuje Anna Mazur. Ufundowała pani kurator województwa podkarpackiego. Wyróżnienie w formie literackiej otrzymuje Ewa Siembida. Trzecie miejsce otrzymuje Emilia Zygmunt. Wyróżnienie forma literackie Natalia Dobosz. Za zajęcie pierwszego miejsca Wiktoria Prokop. Myślę, że nie spodziewali się pierwszego miejsca i tak cennych nagród, bo by pewnie byli. Wyróżnienie Julia Pietrucha. Wyróżnienie Julia Staniszewska. Za zajęcie pierwszego miejsca, bo teraz będzie test wiedzy, otrzymuje pan Jarosław Nyga. Wprawdzie pan Jarosław Nyga
przyjedzie trochę później, ponieważ on jest z województwa świętokrzyskiego, będzie musiał pewnie 2 godziny jechać, więc będzie na następnym rozdaniu. Drugie miejsce otrzymuje Mariusz Wojciechowski. Gratuluję. Może słówko, panie Mariuszu, powie pan, jak się pan przygotowywał? Czy był trudny ten test? No owszem, test był trudny, ale miałem już doświadczenie w takich konkursach. 20 lat temu podobny konkurs organizowany był w Tarnowie przez wydawnictwo Biblios i przyznam, że skorzystałem, przygotowując się z tych materiałów, z których korzystałem wtedy 20 lat temu, no i jakoś się udało. Gratuluję. Adam Góry. Trzecie miejsce ksiądz Damian Kurek. Forma literacji wskaza zajęcie trzeciego miejsca Agnieszka Tarapata. Trzeciego miejsca w teście wiedzy Marcin Wojciechowski. Także tata z synem. Chciałbym tutaj państwu pokazać napisaną ikonę przez panią doktor, tutaj neurolog z Mielca, pani doktor Kowalską, która napisała kilka takich ikon, które są podpisane przez, osobiście przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który był przez wszystkie lata osobistym sekretarzem Jana Pawła II. Także będzie wielka pamiątka. Ale widać, że nie odpisywał tata od syna, ani syn od taty, bo nie dostali tyle samo punktów. No w tym samym czasie. Bożena Cichowska. Urozumienie. Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś, gdy niemy testament nam przekazywałeś? Gdy świat oczekiwał tylko twego głosu, a ty nie mogłeś nic powiedzieć, po prostu. Że się właśnie kończy twoje pielgrzymowanie, że dziedzictwo twoje dla nas pozostaje, że nas kochasz szczerze i nam błogosławisz i u Ojca w niebie za nami się wstawisz? Święty Janie Pawle, co powiedzieć chciałeś? Gdy tak na nas troską, miłością patrzałeś. Te słowa zbawienne, które nam mówiłeś. Wy się nie lękajcie, miejcie w Bogu siłę. Wiemy, Ojcze Święty, co powiedzieć chciałeś, kiedy ludzkość całym sercem ogarniałeś. Wyrazem twych oczu, cierpieniem na twarzy, ciałem niedołężnym, lecz duchem potężnym. Zostańcie na ziemi. Pokój wprowadzajcie, o biednych, kalekich nie zapominajcie. Miejcie w sercach Boga i dekalog Jego, a to was ustrzeże od zła wszelakiego. Maryję za matkę niech każdy obierze,
losy swe i świata niechaj jej zawierzy, jak ja zawierzyłem przez me życie całe. Bogu na pożytek i ludziom na pożytek i Bogu na chwałę. Dzisiaj, Janie Pawle, gdyś jest w domu Ojca, myślemy do Ciebie błagania bez końca, abyś jak za życia prowadzić nas raczył, a Bóg w swej dobroci grzechy nam wybaczył. Jak mieliśmy się nie wzruszać przy takich właśnie pięknych wierszach, czy różnych wspomnieniach. Drugie miejsce, Katarzyna Pudy. Wyróżnienie Teresa Dudek. Wyróżnienie Sylwia Filadyra. Wyróżnienie Dorota Saczka. Wyróżnienie Karolina Kołc. Wyróżnienie Tomasz Dyra. Za zajęcie trzeciego miejsca Aleksandra Oleksiuk. I wyróżnienie Anna Mularska. Jest wśród nas pan Nyga. Niech pan podejdzie, bo może pan przyjechał z... Niech pan powie, skąd? Z Łopuszna. 2 godziny do nas jechał. I on jest właśnie, zdobył pierwsze miejsce w konkursie wiedzy. Także wielkie brawa. Konkurs wiedzy był bardzo trudnym testem, bo było tam chyba 50 pytań, więc trzeba było się zalogować, nie można było tam ani szybko podpowiadać, bo to w tym teście wiedzy było ważne i wiedza, i czas, żeby szybko odpowiedzieć. I kto najszybciej odpowiedział i najbardziej i skutecznie, to zwyciężył. I tutaj cieszymy się, że sąsiad Zawisły z województwa świętokrzyskiego przyjechał, no i ma piękną nagrodę od pana premiera, bo laptop, tak? Niech pan przyniesie, niech się pan pochwali tym laptopem, no żeby nie było. Proszę pana prezesa Radosława Spuła. Bartłomiej Kielich. Jest? Za zajęcie pierwszego miejsca.
Myślę, że ten tablet się przyda, szczególnie w nauce zdalnej, jak teraz jest, także gratuluję. Julia Wolak, drugie miejsce. Jest Julia z nami? Szafie od pani kurator. Natalia Rado. Wyróżnienie. Żeby było oficjalnie, że nic nie ma tutaj poza konkursem. Gratuluję panu Jarosław Nyga. Wyróżnienie Ewelina Włodkowski. Maria Wilk, trzecie miejsce. Gratuluję. Jak się masz udział? Widziałaś swoją pracę tutaj? Tam jest, pokaż, pokaż. Wyróżnienie Gabriela Włodkowski. Czy jest Gabrysia z nami? Amelia Zając, trzecie miejsce. Tu pan Radosław. Pan Radosław. Pan Radosław. Gabriel Kwaśniak. Gabriela. Gabriel. Za zajęcie pierwszego miejsca. Z jakiej kategorii? Literackiej. I co to napisałeś? Możesz powiedzieć? Nie. Gratuluję. A mamy ten wiersz? Serdecznie gratuluję. Ściąg sobie maseczkę, dobrze? Ale nie, ściąg w ogóle. Ja przytrzymam, żeby ładnie, żeby nie było się widać. Ja przytrzymam. To, pozwolisz, nie zabiorę. Jest ktoś z rodziców? Tak, mama jest. Tu. Jest mama przyjdzie. Mama, niech mama weźmie. Mama, tak. Mama. Niech stawi mama przy synu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czuję, że jesteś przy mnie. Zdawało się, że mrok okrył całą ziemię, że padł na nią ponury i długi cień. W lęku i niepewności ludzkie plemię stanęło ze łzami w śmierci twej smutny dzień. Świat się zatrzymał w zadumie i pokorze. Z modlitwą w sercu tkwił w oczekiwaniu, ze świadomością i wiarą, że być może uczestniczy w najpiękniejszym twym kazaniu. Łaską ogromną, do końca niepojętą, było czuwanie przy twoim odchodzeniu. Z ufnością wsłuchany w Ewangelię Świętą, milcząc uczyłeś o miłości w cierpieniu. To tu stus, Maryjo, twoje usta szeptały i ona, nasza Matka, trzymała twoje dłonie.
Uścisnęła je mocno, żeby już nie drżały, a strudzoną głowę ułożyła na swym łonie. Santo subito, rozdzwoniły się dzwony. Największy pielgrzym do domu powrócił. W pustym oknie papieskim tłum opuszczony wypatrywał znaku, czy ich nie porzucił. Lecz ty, Ojcze Święty, nie zrobiłeś tego. Nadal mówisz do nas z troską i czułością. Czynisz to tam z góry, z okna niebiańskiego. Wskazujesz nam drogę usłaną świętością. Tyle powiedziałeś, kiedy w oknie stałeś. O życiu, wierze, nadziei i miłości. O ojczyźnie, którą tak umiłowałeś. O rodzinie, pokoju i o wolności. Chociaż nigdy ciebie, Ojcze, nie spotkałem, nigdy mego czoła nie ucałowałeś, ale sercem i wiarą ciebie poznałem i drogę do Boga, którą ukazałeś. Na świat przyszedłem, gdy ty byłeś już w niebie. Chłonąłem twą naukę niemal całym sobą. W domu, w szkole, wszędzie pełno było ciebie. Pragnę, Ojcze Święty, podążać za tobą. Bądź mym przewodnikiem, pielgrzymie miłości. Prowadź mnie bezpiecznie przez wody wzburzone. Niech nigdy w mym sercu wątpliwość nie gości. Niech niebo będzie naszym wspólnym domem. Gdy przymknę powieki i w modlitwie tonę, widzę twoją twarz i uśmiechnięte oczy i czuję w głębi duszy, jak z radości płonę, że mam przyjaciela, z którym będę kroczył. Jesteś przy mnie, odczuwam twoją obecność. Tak blisko, tuż obok, że słyszę twe słowa. Choć przecież odszedłeś do Pana na wieczność, to czuwasz, bym Bogu wierności dochował. To nie mrok okrył ziemię w śmierci twojej godzinie, choć po ludzku smutek i kres wszystkiego, lecz początek był to w niebiańskiej krainie, nieustannego za nami orędownictwa twego. To Duch Święty w podmuchach wiatru ciepłego świat przykrył niewidzialną, lekką kotarą, by skupić serca wokół Ojca Świętego, byśmy przyjęli Jego testament z wiarą. No i cóż, naprawdę piękne, piękne wszystkie są. Naprawdę jest gratulować i tylko cieszyć się. I tak młody człowiek tu, Gabryś, powiedział, że jako przyjaciel będzie dalej kroczył z naszym świętym Janem Pawłem II krok w krok. Tak, Gabryś? Wszystkiego dobrego. Skąd jesteś? Z Zarzecza. To gratuluję. Mam. Ksawery Sypek. Egzekwo pierwsze miejsce. Skoro Gabriel miał taką możliwość, to Ksawery też musi mieć. Mama, niech podejdzie. Niech weźmie nagrody. Niezdenerwowany, daje radę. Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś? Ty jak nikt inny nasze serca znałeś. Mówiłeś prawdziwe z wielkim przekonaniem. Prawdziwie z wielkim przekonaniem. I każdy jest ci wdzięczny, bo cudów dokonałeś. Mówiłeś na poważnie, a także żartobliwie. Łączyłeś naród, modliłeś się gorliwie. Ty nam dałeś przekaz i piękne świadectwo. Niszczyłeś w ludziach największe kalectwo. Kalectwo. Obłudy, kłamstwa i niezgody. Ty jednałeś ludzi nawet w chwilach grozy. Słuchał ciebie każdy, czcił i szanował. Chętnie z tobą zawsze każdy pielgrzymował. Młodzież cię uwielbia, wszyscy cię kochają. Nawet ci najmłodsi chętnie cię poznają.
Ty nam nakazałeś, by piękno nosić w sobie. Będziemy świat kochać. Obiecujemy Tobie. Będziemy się uczyć w szkole, a także w domu, by być dobrym, nie robić krzywdy nikomu. Tyś Polaków wzorem i wielkim człowiekiem. Módl się za nas w niebie i weź nas w opiekę. Gratuluję. Skąd jesteś? Ksawery, skąd jesteś? Z Wampierzowa. Gratuluję bardzo. Wielkie brawa. Mateusz Chmiel, drugie miejsce. Chyba ciężkie, bo mi Asia każe wręczać. To pani kurator, taki robot, ufundowała. Myślę, że się przyda. Taki już innowacyjny. Na pewno by cię będzie cieszył. I co ty napisałeś? Wiersz też, czy list? Na wstępie mojego listu chciałbym wyrazić ogromną radość oraz wdzięczność za wszystko, co stało się Twoim udziałem jako najwybitniejszego z Polaków. Tego, który był i na zawsze zostanie wzorem do naśladowania, kierunkowskazem w drodze do nieba. Od kiedy zasiadłeś na katedrze świętego Piotra, aż do śmierci szczególną troską otaczałeś młodych. Przede wszystkim uczyłeś ich rozmowy z Chrystusem oraz rozmawiałeś z nimi tak, jak rozmawiał Chrystus. Twoje słowa i działania pozostają w związku z Ewangelią. Już na początku twojego pontyfikatu powiedziałeś znamienne słowa, które stały się twoim mottem, cytatem powtarzanym wszędzie i przez wiele na całym świecie. Nie lękajcie się, otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Zwracając się do takich jak ja, często mówiłeś: drogie dzieci, tylko z Chrystusem można dokonać wielkich rzeczy, że tylko z Nim można być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych. Chciejcie wszystkim mówić głośno o tym, jak bardzo cieszycie się z daru, jaki ofiarował nam Ojciec, posyłając swego Syna Jezusa, aby stał się naszym bratem. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa wśród nas, możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę. Pozostawiłeś po sobie ogromną spuściznę słowa i dzieł niematerialnych, w tym tych skierowanych bezpośrednio do rodaków, także krytycznych. Nikt z nas na pewno nie zapomni Twoich słów wypowiedzianych podczas homilii w Warszawie w roku 1979, które, jestem głęboko przekonany, zmieniły bieg historii. Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Skąd jesteś? Z Wrocławia. No, to pani burmistrz. Jakbyśmy nie dali tutaj przeczytać tego listu, to też by było właśnie u gospodarza. Musimy wspierać. Nie chciałam, panie pośle, bo znam chłopca, znam mamę Iwonę, jakby porować moich mieszkańców.
Także gratuluję. Za zajęcie trzeciego miejsca Zosia Piasecka. Szymon Gola. Jest Szymek? Wyróżnienie Milena Strzyż. Wyróżnienie Jakub Broda. Co napisałeś? Kto jesteś? Zarzecza. To wy macie szkołę świętego Jana Pawła II, tak? Nie, nie. Stąd akurat nie wiem, bo dużo osób z tej szkoły wzięło udział w Zarzecza. Bo szkoła jest imieniem świętego Jana patrona świętego Jana Pawła II. A tutaj za zajęcie drugiego miejsca Ania Wójtowicz. Nie ma. Za zajęcie trzeciego miejsca Bartosz Wojnarowski. Za zajęcie trzeciego miejsca Klara Blicharz. Gabriela Pryga. Jest Gabrysia? Nikodem Moczadło. Damian Halota. Weronika Leśniak. Krystian Smoleń. Skąd Krystian jesteś? Tak, Borowa, tak, wiem. I co tą namalowałeś? A zaśpiewasz nam? Nie pamiętasz. Gratuluję, Krystian, wyróżnienie. A tutaj taki robot. Jak klaśnie, stąd się będzie.
Grupa Dziecięca z Ziempniowa. Jest przedstawiciel. Wyróżnienie. Żeby to było zespołowe, to coś takiego. No to zaczynajcie. Gratuluję, gratuluję. I tam akuratnie chyba tą piosenkę chyba gra ta skrzypaczka, tak? Tak jest. Wyróżnienie Młodzi Jaślaniacy. Otrzymuje wyróżnienie Klaudia Wojnarowska. W jakiej kategorii? Muzyczne. Też śpiewałaś? Nie, nie będziemy nic do niczego zmuszać. Także gratuluję. Co zaśpiewałaś? Co zaśpiewałaś? Barkę też. Wyróżnienie otrzymuje Ewelina Szymańska-Smolej wraz ze swoją córką Emilią Smolej. Emilka ma 3,5 roku. Dopiero poznaje papieża Jana Pawła II, który już obecnie jest święty. Wczoraj wykonała dla niego jeszcze... Ale dlaczego jest święty? Bo był bardzo dobrym człowiekiem. I został święty. Papież jest święty, możemy się do niego modlić słowami: Święty Janie Pawle II, módl się za nami. I co tu było? Film. Gratuluję. Monika Noga jest z nami. Monika za zajęcie pierwszego miejsca. W jakiej kategorii? Reprezentacja multimedialna. No to gratuluję. Skąd Monika jesteś? Asia. Witold Kapinos. Skąd, Witku, jesteś?
jesteś? W Mielcu. Gratuluję. Jaki to? Miałeś kategorii udział? I co tam zrobiłeś fajnego takiego? Przedstawiłeś Jana Pawła Świętego? Pięknie. Gratuluję. Pewnie się przyda, co? Sara Niemczyk. Za zajęcie pierwszego miejsca forma plastyczna. Sara, pokaż, który to twój obraz. Ten tutaj. Sara Niemczyk, 10 lat, pierwsze miejsce. Żeby też było widać trochę twój obraz, trochę tu bliżej, o tak, tak, o, w obrazie. Skąd jesteś, Sara? Ja jestem z Niebieszczan blisko Sanoka. A, no to musiałaś rano wyjechać, gratuluję. Z kim przyjechałaś? Z kim przyjechałaś? Z kim przyjechałaś? A, no to gratuluję. Także spod Sanoka to troszeczkę czasu tutaj trzeba było przyjechać. Prawie z 2 godziny jechałyście, tak panie? Dzieci z klas 0 do 3 z Hadykówki. To pani przygotowywała te dzieciaki? Jestem nauczycielem w szkole podstawowej w Hadykówce. Bardzo miło, że możemy dzisiaj tutaj gościć, no i odbierać nagrodę. Gratuluję. Tutaj też taka są, staraliśmy się, żeby te nagrody też były, a jak były dla jednej osoby, to była taka nagroda dla jednej osoby, a dla kilku to żeby mogły również skorzystać więcej ilość osób z tej nagrody. Trzecie miejsce Julia Kurnal. Skąd jesteś? A Ziemniowa, o, gratuluję. I co to? Jaki śpiewałaś? I co śpiewałaś? Chcesz zaśpiewać? Nie. Mama jest tu? Mama albo tata jest? Julii? To proszę wziąć ten prezent, żeby pomóc córce. No, bo Julia nam zaśpiewa. Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy, jak planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata twoje są. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Stał się cud do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Brawo, 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 brawo Julia. Myślę, że daleko zajdziesz tym swoim pięknym głosem. Także wielkie gratulacje, ale dla ciebie i dla rodziców. Za zajęcie pierwszego miejsca Martyna Cichowska. W jakiej to kategorii Martyna? Też śpiewałaś i zaśpiewasz nam? A tutaj masz tablet.
W małym mieście się narodził, wielkie serce jednak miał. W jego życiu był tylko jeden cel. Kochać ludzi, mieć nadzieję, słowo prawdy głosić nam. Swą modlitwą wspomagać zawsze też. Chociaż los był okrutny, nie uniknął ostrych kul. On przebaczył, bo tak trzeba. Jezus Chrystus pomógł mu. Spojrzyj z góry, Ojcze Święty. Dziś nowinę wielką mam. Wiem, że jesteś uśmiechnięty. Błogosławisz dzisiaj nam. Co się stało, wszyscy wiemy. O tym pewnie wiesz i ty. Ogłoszono ciebie świętym. Za wszystko dzięki ci. Brawo, brawo, brawo. Talenty piękne. Gdyby to było trochę w innej sytuacji, to naprawdę by jeszcze tam występy byłyby na dużej scenie i byłoby z publicznością, a tutaj tylko są sami uczestnicy. Eliza Uzar. Elżbieta Uzar, Jezel. A ty, Elżbieta, co? Śpiewałaś, czy? Aha, ale nie ma skrzypiec tu dzisiaj. No to. Gratuluję, drugie miejsce, pięknie. Specjalnie nie wzięło. No chodź, chodź, tato. Chodź, tato, tato, chodź, tato. Bo to jest ciężkie. Tato, tato, chodź, chodź. Nie, to musi tato wziąć. Gratulujemy. Także warto chodzić do szkoły muzycznej, warto grać, warto się rozwijać i warto brać udział w konkursach, tak? Elżbieto, no kłaniam się. Sara Niemczyk. Też drugie miejsce. W czym to brałaś udział? Śpiewaniu, dobrze. To gratuluję ci bardzo serdecznie. Co śpiewałaś? Ojcze nasz. Poezja, poezja. Zaśpiewasz? Zapomniałaś, dobrze. No ale musiałaś ładniej zaśpiewać, skoro zdobyłaś drugie miejsce. Mam nadzieję, że każdy z was tutaj oglądających filmik rozpoznał świętego Jana Pawła II. Rozpoznaliście? Brawo, to ja się bardzo cieszę. To właśnie dla niego wykonaliście te wszystkie prace. Jan Paweł II, papież, dzisiaj święty. A kto wie, gdzie teraz jest Jan Paweł II? No brawo, jest w niebie. Dokładnie,
teraz jest w niebie. I teraz Jan Paweł II z nieba patrzy tutaj na was i bardzo raduje mu się serce i bardzo się do was uśmiecha, że tak bardzo wy postaraliście się i wykonaliście takie piękne prace. Ale tak sobie myślę, że wy sami chyba nie moglibyście tych prac wykonać, gdyby nie wasi rodzice, prawda? Mamusia i tatuś. Bo to właśnie oni powiedzieli wam o Janie Pawle II, to właśnie oni go wam pokazali, opowiedzieli, jakim był wspaniałym człowiekiem. Słuchajcie, a czy wy wiecie, kogo Jan Paweł II bardzo kochał? Kochał bardzo dzieci, ale słuchajcie, najbardziej kochał Pana Jezusa. Najbardziej. I wszystkim dookoła o Nim opowiadał i bardzo prosił, żeby wszyscy też Pana Jezusa kochali, żeby w Niego wierzyli. A do dzieci mówił, drogie dzieci, kochajcie zawsze Pana Jezusa. Jak myślicie, do was też to mówi? Tak, oczywiście. I jeszcze raz podkreślam, bardzo raduje się jego serce, że właśnie wy tutaj wszyscy pokazaliście, że chcecie kochać Pana Jezusa, że również on, święty Jan Paweł II, jest bardzo ważną osobą dla każdego Polaka. I dlatego z przedszkola, i dlatego ze szkoły, i dla waszych rodziców, i dla nas tutaj. Tak oglądałam ten film i tak sobie myślałam, że chyba wasi rodzice to byli wtedy w takim wieku, jak wy jesteście, kiedy on był papieżem. A powiem wam taki sekret, że jest tutaj jedna mamusia, która właśnie była w takim wieku jak wy i była na spotkaniu na żywo ze świętym Janem Pawłem II. Myślę, że takich osób jest więcej. Jan Paweł II bardzo nas wszystkich kochał. Bardzo mu zależało na tym, żeby dzieci kochały Pana Jezusa i żeby kochały też Jego. On chętnie z dziećmi się spotykał. Z dziećmi tańczył, od dzieci przyjmował prezenty. Ktoś pamięta, jaki prezent dostał tutaj na filmie od dziewczynki? Ktoś zapamiętał? Co dziewczynka dała Ojcu Świętemu? Misia, oczywiście, taki wielki człowiek, święty, wspaniały, bardzo mądry, a tak bardzo uradował się z tego dziecięcego prezentu. I takich, słuchajcie, chwil wspaniałych, gdzie pokazywał, że kocha dzieci, mogłabym tu opowiadać bardzo długo, ale myślę, że byłoby dla was to za długo, nie? Mam nadzieję, że jeszcze i w przedszkolu, i z rodzicami na pewno na ten temat będziecie rozmawiać. Jak będziecie coraz starsi, będziecie coraz bardziej poznawać tego naszego wielkiego świętego, który nas bardzo kocha, który na nas patrzy i który bardzo się raduje z waszej obecności tutaj. A rodzicom gratuluję, że tak wspaniale wychowujecie państwo swoje dzieci. Bo dzisiaj w wychowaniu potrzeba mocnego fundamentu, dzisiaj w wychowaniu potrzeba autorytetu. Bez wątpienia taką osobą jest święty Jan Paweł II, który prosi nas, żebyśmy się umieli po chrześcijańsku pozdrawiać i mówi, że takie chrześcijańskie pozdrowienie, jak na przykład niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to są najlepsze życzenia, które sobie przekazujemy, ale również w tych pozdrowieniach zawiera się cała godność człowieka. I nie pozwólmy, szanowni państwo, żeby właśnie tą godność, tą czystość dziecięcych serc ktoś nam zniszczył. To jest największe bogactwo świata, każdego człowieka, każdej rodziny i Kościoła. Także ja bardzo wam dziękuję, bardzo gratuluję. Słuchajcie, nie byłoby tego konkursu, nie spotkalibyśmy się tutaj, gdyby nie właśnie tutaj ten pan poseł, który wymyślił, że taki konkurs się odbędzie, żeby uczcić
tego świętego Jana Pawła II. Ja napisałam regulamin, a potem wszyscy przyjmowaliśmy pracę. Tutaj pani Asia, pan Kamil, jeszcze ten taki pan Melchior, który również tutaj tak czuwał nad wszystkim. I tutaj jest, jeszcze jest pan Przemek, który to wszystko dzisiaj dokumentuje. Myślę, że jeszcze przyjdzie taki czas, kiedy wy będziecie dorośli i zobaczycie, jak to uczestniczyliście w konkursie o Janie Pawle II, kiedy byliście mali. Także jeszcze raz wszystkim tym osobom, które wymieniłam, bardzo dziękuję. Gratuluję dzieciom, bardzo gratuluję rodzicom i myślę, że teraz fajnie by było chyba, gdyby każde dziecko dało takiego wielkiego buziaka mamusi czy tatusiowi albo obydwojgu rodzicom, którzy przyjechali z wami. Bo na pewno bardzo by tego chciał święty Jan Paweł II. To co, dajecie buziaka? 3, 4. Brawo, brawo, że tak pięknie. Brawo, wielkie brawo. Ja jeszcze raz gratuluję i oddaję głos panu posłowi. Bardzo dziękuję pani Celinie, która jest katechetką i uczy właśnie też dzieci religii, prowadzi do Boga. Jak tutaj wcześniej wspomniała pani Celinka, przed rozdaniem nagród jeszcze, tak jak papież bardzo się ucieszył z tego małego misia, z tego prezentu, to i dzisiaj się też papież bardzo tam w niebie cieszy, bo powiedział, że papież jest w niebie, z tych waszych prezentów, czyli z tych prac, które żeście wszystkie przygotowały. Także bardzo, bardzo się tam papież cieszy, że o nim dalej pamiętamy wszyscy. Bardzo, bardzo dziękuję. I rozpoczynamy wręczanie nagród. Poproszę jeszcze pana Radosława tutaj do nas. To nie. Za zajęcie pierwszego miejsca Laura Niemczyk. Laura czekała tutaj. Czekała Laura. Laura przyjechała spod Sanoka ze swoją kuzynką czy siostrą? Siostrą. Także obydwie są laureatkami. Siostra jest. I gratuluję mamom tutaj. A teraz Liliana Skół za zajęcie drugiego miejsca. Liliana. Może mama przyjdzie, pomoże. Zapraszamy mamę. Mama pomoże trochę. A tutaj jeszcze chciałem pokazać bardzo ładny prezent. Jest tam ta ikona. Zaraz zobaczymy. Pokażemy, żeby. Jeszcze coś pokażemy tutaj. Pani pokazała. Właśnie jeszcze jedna osoba, która tu napisała 6 ikon. Pani doktor Grażyna Kowalska ze Szpitala Powiatowego w Mielcu, pani doktor neurolog. Kilka tygodni pisała te ikony, bardzo piękne. Wcześniej już niektóre dzieci zostały, czy dorośli, nagrodzeni tymi ikonami i podpisał właśnie tutaj ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. To tak właśnie, żeby również ją docenić i powiedzieć o niej, że też ma swój wkład. Proszę bardzo. Jeszcze do wspólnego zdjęcia. Później na samym końcu. Emilia Smolej. Za zajęcie drugiego miejsca. Mam. Gratuluję, Emilka. Gratuluję.
Gratulujemy. Może pokażesz swoją pracę z mamą? A z tamtej strony. Dobrze. Konrad Ugrabi. Konrada? Wiktor Włodkowski. Część dzieci jest i z poza, tak jak Państwo, spod Sanoka, czy jest i za Rzeszowa i z tej Polski, także być może, że nie udało im się dojechać. Nikola Kilian. Zuzanna Cyran. Zuzia? Zuzia, gratulujemy Ci serdecznie. Proszę bardzo, tu dyplom. Też Zuzia malowała? Też plastyczna praca, gratulacje. Odwróć się. Dziękujemy. Możesz iść do mamy. Lena Kwaśnik. Różnienie. Gratuluję Ci, Leno. Mamy zapraszamy tutaj też. Proszę, mama, niech podejdzie do nas też. Lena, która to praca Leny? Paweł Madej. Skąd Paweł przyjechałeś, Pawełku? Podmielca. Gratuluję, Pawełku, proszę. Jak mogę, gratuluję. No, gratuluję. Maja Król. Maju, gratuluję. Skąd jesteś, Maja? Z Podborza. Gratuluję, Maja. Odwróć się tutaj. Mikołaj i Franciszek Rzeźnik. Mamy Mikołaja i Franciszka? Nie ma. Emilia Goryczko. Wyróżnienie. Gratuluję Ci, Emilko. Proszę bardzo. Odwróćcie do mamusi. Bartosz Konieczny. Nie ma Bartka. Wszyscy już tutaj, co są na sali, dostali nagrody? Wszystkie dzieci? Serdeczne podziękowanie dla pani burmistrz Przedsławia, pani Renaty Siemba. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, za wszystko, co pani burmistrz. Dla pani Celiny Szymańskiej raz, że za wkład włożony jako członek jury konkursowego. Dyplom. Za ogromny wkład pracy i owocną współpracę przy organizacji ogólnopolskiego konkursu. Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś? Gratuluję i dziękuję.
Pani Celino, przyjemność, współpraca z Panią. Dla Pana Prezesa Radosława Swoła za przekazany nagród rzeczowych i również wsparcie od samego początku w tym konkursie. Gratuluję i dziękuję. Dla Pani Karoliny Szymańskiej, Masiarz, która tak pięknie śpiewała i była też w jury konkursowym. Dla Pana Krzysztofa Urbańskiego, dyrektora Domu Kultury w Przedsławiu, za okazane wsparcie przy organizacji przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu. Bardzo dziękuję. Z Panem Krzysztofem tu już kilka razy współpracowaliśmy i wiem, że jest niezawodny. Gratuluję. A Pan Przemysław dostanie podziękowanie już ode mnie. Teraz tutaj tylko tak. Dziękuję bardzo Panie Przemku za wszystko, a dyplom dojdzie już przez Pani Celinka i prezent przekażę. Dziękuję bardzo Panie Przemysławie. Ja tutaj poproszę jeszcze Panią Joasię Tuszkiewicz i Pana Kamila, bo musimy ich tutaj mocno podziękować i naprawdę, bo bez ich ciężkiej pracy, bez ich wsparcia naprawdę by ten konkurs się nie odbył, bo to ich bardzo ciężka praca. Bardzo dużo energii włożyli, tych telefonów wykonanych i tych pism napisanych i naprawdę to było bardzo, bardzo dużo. Za to bardzo proszę o gorące brawa dla Jasi i dla Kamila. I dziękuję Wam bardzo. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie. Jeszcze przed następnym tygodniu ta wystawa tutaj będzie, tak Panie Dyrektorze? Więc można tu przyjechać ze swoimi dziadkami w godzinach pracy. Wiadomo, że jest to w reżimie sanitarnym. Można, Panie Dyrektorze? Do godziny 18. Można przyjechać, można pokazać, można przeczytać. Tam naprawdę są piękne wspomnienia. Będziemy może to chcieli zrobić z tego jakąś książkę, żeby potem ta pamiątka była. No i też taki pomysł, wpadliśmy na taki pomysł, żeby może zlicytować te prace na rzecz dzieci potrzebujących. To też by było piękna sprawa, żeby ludzie mogli licytować kiedyś to, no ale to jest to kwestia czasu i dalszych działalności. Dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu. Do widzenia. Ja w tym momencie już jakby ta część oficjalna się skończyła, no zachęcam Państwa na pozostanie tutaj na chwilę wspólnej rozmowy z Panem Posłem, z Panią Celiną, z Panem Prezesem, a żeby też spokojnie tak, no prawda jest sobota, dzień wolny od pracy, tak w wymiarze bardziej duchowym popatrzeć na te prace dzieci. W poprzednich turach dzieci śpiewały, deklamowały napisane przez siebie wiersze. No naprawdę przeżywaliśmy tutaj chwile wzniosłe. I zapraszam po raz kolejny do Przedsławia przy innej jakiejś bardzo dużej imprezie. Dziękuję. Ja jeszcze jednej osobie, panu Arkadiuszowi Grzesikowi, tak? Grzesiakowi nie podziękowałem, a on to tutaj dużo też właśnie przewoził tych nagród i tak dalej, mocno się włączał, także też mu publicznie chciałem podziękować. Myślę, że pani Asia te podziękowanie przekaże. Dziękuję bardzo.